Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No i co, znowu przemierzamy Bezkres. Plan jest taki, aby dotrzeć do tego głównego... do tej głównej części stacji. I to bym chciał osiągnąć właśnie poprzez... poprzez to, że polecę tędy, tam na drugą stronę. I powinienem dotrzeć. Bo teoretycznie tam mi pokazuje, że jest jeden z głównych celów. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Dlatego polecę tam i zobaczymy. Moje przypuszczenia się zgadzają. Okej. To jeszcze chyba nie byłem, skoro mogę odsłuchać jakiejś audycji. Przy okazji sobie troszkę tlenu doładuję. Dlatego na manewry zostawiamy. Czas? Okej. Okay. Thanks for attending, everyone. Please help me welcome tonight's speaker, Liam. Hello, I'm Liam. I'm an addict. Hi, Liam. ...2,143 days clean today. Warning. And I'm struggling. Hand for Solaris mainframe damage and offline. Some form. Manual repair required. The monster has its claws in me, and it's left my spirits low. Okay, tam w jakiejś grupce sobie po prostu... ...casually on the weekends. ...gadali. Nadal gadają. No ja bym się chciał właśnie dostać tam. ...which is where things took a turn for the worse. I started taking pills to keep up, and drink to come down. Dotrę do tej głównej części stacji, a potem nie wiem, zobaczymy, czy coś tam uda mi się znaleźć. Tam już byłem. No, dawaj. Trzeba się dostać tutaj i wtedy będziemy kombinować. Co dalej? Wypadałoby też naprawić w końcu ten skafander, bo jednak... nie wiem, ale chyba tu nie mam jakiś pokazanego, ile on jeszcze jest w stanie wytrzymać tych moich... tego mojego rozbijania się po całej tej stacji. No właśnie. Tlenu na razie nie potrzebuję, ale wydaje mi się, że mogę właśnie tutaj na wprost cały czas lecieć, bo tak przynajmniej wskazują mi... O właśnie, mamy kolejny komputer. To zdecydowanie może mi tutaj pomóc. A kapsuła, którą będę mógł się naprawić, już jest niedaleko. Okej, coś tutaj będę mógł. Manual Solaris Cerebrum Core Repair required for operation. Okej, ale jeszcze wróćmy do tego, czy ja to mogę coś generalnie zmienić? Solaris Filtrum Coolant Module, offline. No nie.
Generalnie. Manual Solaris Cerebrum Core Repair required for operation. Generalnie nie mogę nic zmienić. A szkoda. Ale to jest jakiś tam zawsze kolejny trop. Troszeczkę niżej, żeby tu się za bardzo nie poobijać. Ale tu już byłem. Chyba, że coś tam udało mi się po prostu odblokować w tym momencie. Okej, ale wyjdę stąd i pójdę tam w lewo. Może dzięki temu coś nowego odkryję? Kto wie. No i pięknie. Vital signs stable. Okej. To już odsłuchiwałem, więc to mogę sobie darować, ale właśnie tam przede mną pokazuje mi znacznik. Więc nie pozostaje nic innego, jak tylko kierować się w jego stronę. Ciekawe, jak ta gra wyglądałaby. What the fuck? Czemu jest zamknięte? Jak ta gra wyglądałaby w kooperacji? Okej, no jest zamknięte. To niestety jest ta zła wiadomość. Druga zła jest taka, że cały czas rozbijam swój skafander. Dlatego warto byłoby go od razu naprawić, jak już tutaj przelatuję. Trochę powielam sobie tą samą robotę. Okej. Naprawiony. Dobra, cieszę się. Właściwie zmiana tutaj tego nic mi nie dała. Niestety. Spodziewałem się, że będę mógł tutaj coś więcej zrobić. Alert. Okej, potrzebowałbym naprawić te cztery różne systemy. Wtedy pewnie coś mi to da. Manual Solaris Cerebrum Core Repair required for operation. Okej. No to trzeba iść i spróbować naprawić. Pytanie teraz gdzie? Mogę sobie tutaj wziąć oczywiście jeszcze troszeczkę tego tlenu. To jest taka gra dla cierpliwych. Raczej dużo akcji się tutaj po prostu nie będzie dziać. Ale to, co się dzieje, jest całkiem ciekawe. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Thank you.
Okej, okay, mogłem spróbować tam dotrzeć. I chyba tak zrobię. Tylko zastanawiam się. Tam dostanie się do rdzenia. Powinno być tutaj gdzieś. Tylko pytanie, o. Którym to... Okej, okay, to może oznaczać... to może oznaczać właśnie, że te cztery takie... Okej, okay, tylko tutaj takiego nie widzę. No dobra, dolecę tutaj i sprawdzę, co tutaj mogę znaleźć. Bo jeżeli to jest główna część stacji, a na to wygląda, okej, mam jeszcze sporo tlenu. Zwłaszcza jak za bardzo tutaj się nie ruszam, to też tego tlenu też tak mocno nie tracę. A mimo wszystko cały czas ruszam się do przodu. To musiałbym znaleźć jakieś moduły. Chyba, że tamten. To by w sumie odpowiadało, że potrzebuję znaleźć takie cztery. Okej, okay, no warto, myślę, że to byłoby sprawdzić. No troszkę tutaj, okej. Okay. Skaner nic mi tutaj nie daje. Po tej części stacji jeszcze jakby nie chodziłem. Trzeba to rozdzielić na takie cztery różne części. Bo tak samo pod tym i nad tym nie mam nic. Ale mam właśnie te cztery sektory. Więc pewnie przeszukanie tutaj tego wszystkiego mogłoby sprawić, że udałoby mi się ten jeden element już włączyć. To jest na razie taka teoria. Czy praktyka okaże się taka sama? Tego nie wiem. Uuu, to jakiś wielki kawałek. Okej. Okay. Ja sobie tutaj do środka wskoczę. No tu jeszcze nie byłem. Chodź. Okej, mam kartę. Pytanie, czy tutaj jeszcze coś było? No nie. Okej, okay, tam nic nie było. Więc spadamy do środka. Auć. Będzie kolejny komputer. Więc warto byłoby go zbadać. Ale najpierw... O właśnie, dobrze, że tutaj... Jest tlen. Już niestety tylko dwie jednostki mi zostały, więc pewnie daleko bym na tym nie zaszedł. Okej. Jest git. Teraz lecimy do tego komputera. Zobaczymy, co on ciekawego nam tutaj powie. Okej, okay, logowanie. Okej, okay, czyli po prostu... Vital sign stable. Jakby kolejne... kolejne dzienniki odkrywamy. Dzięki temu.
Okej, to jest drugie. Tutaj coś po włączeniu tego drugiego, czy coś mi to da? Mobilis filtrum coolant module offline. Manual mobilis cerebrum core repair required for operation. Okej, okay, czyli wydaje mi się, że najpierw powinienem tam w tą tylną część stacji zerknąć, aby tam właśnie coś takiego znaleźć. Wtedy będę mógł tutaj zadziałać. No i taka jest teoria. Okej, okay, spróbuję się tutaj dostać. Okej. Do pokoju Elizabeth. Okej. To mamy odsłuchane. Ale możemy jeszcze odsłuchać ciebie. Encrypted personal log. Scientist. Hudson. Elizabeth. 4. May. 2037. Mission Extend has been difficult for me. Nobody expected to be here this long. Things are tense with Alex. I'm lonely. Spending sleep cycles with Edwards and falling back into old patterns. Get high, screw, immediately become emotionally unavailable. Repeat. I'm being irresponsible with him in every way. Personal data transmission received. Let's be honest. Sender, Hudson, I'm Emily. 12, June, Jesus, 2037. What's wrong with me? Hello, okay, why are you doing this? Just checking in on Elizabeth. I haven't heard much. Także no jedynym rozwiązaniem jest jakby przeszukanie tej całej części stacji. Czyli już mniej więcej przynajmniej mam jakiś zarys tego, co muszę obecnie zrobić. Ale okej, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że cały czas jesteście ze mną. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Manual oxygen refill required. Hardiman Aerospace North Star 4. Survivor detected.